Dzień dobry. Słuchajcie, przywitała nas przepiękna pogoda. Zjedliśmy właśnie śniadanko i jedziemy zaraz na plażę. Zabieram się teraz za przygotowanie vana do podróży i mamy raptem 15 minut na parking na plaży. Wczoraj pięknie ten zachód słońca. Jeszcze takiego no, to nie widziałem. Kurde miejsce po prostu. Szkoda stąd jechać, nie? Moglibyśmy tu sobie krzesełka rozłożyć i leżeć cały dzień. No. Ale chcę być na plaży trochę. No, ja też, bo ta plaża też była piękna. Tęskniłem się za morzą, żebym mógł sobie poleżeć w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach. W końcu. Nadeszła ta chwila. Nie spodziewałem się, że będzie to w Szkocji na dalekiej północy, ale... No widzisz, ale ja wzięłam kostium, nie poddałam się. Kurczę, ja nie wzięłam nic, nawet nie wzięłam kąpielówek, nic. Musimy znaleźć plażę dla nudystów. Plażę. Plażę. Do prażenia. Do prażenia. Dobra, zbieramy się i jedziemy, nie? Ta. No już jest. Fajnie tu jest. Cisza, spokój. Nikogo prawie na plaży, tylko tam jest jedna para. No i słuchajcie, mieliśmy się zatrzymać na plaży w Gerloch. Ale było jeszcze trochę chłodno rano. I stwierdziliśmy, że ujedziemy trochę w stronę Ulapol. Dzisiaj jedziemy Ulapol, może tak to się mówi. Jesteśmy przy trasie A832. No i zauroczyło nas to miejsce i postanowiliśmy się zatrzymać. Jesteśmy na plaży Grunard. Także widok jest piękny. Dzisiaj odpoczywamy, chillujemy, a powolutku zmierzamy do Ulapol. W ogóle są tu zarąbiste musze. Masakryczne. Pół dnia van stał na słońcu. Zobaczymy, czy się nagrzał w środku. No, jest bardzo gorąco. Jest bardzo gorąco. Właśnie wróciliśmy z plaży. No, zobaczymy. Powiem tak. Zostawiłem otwarty wentylator i chyba więcej tego nie zrobię, bo czuję, jak z dachu wpada gorące powietrze. Tak, stąd. I jest ciepło, ale nie jest gorąco. Nie jest to wszystko jakoś nagrzane, tylko po prostu czuć, że stąd leci gorące powietrze. No. Także zamykamy trochę. No, dobry experience, nie? Przecież to przedobrzyłeś po prostu. Przedobrzyłem. No. Tak to jest, jak się chce zrobić coś bardzo dobrze. No i teraz po tym plażowaniu trzeba trochę się posilić. Więc jemy sobie taki jogurt z granolą, z ziarenkami różnymi. Nie wiem, ile to jest. Do tego jogurt? Jogurt i do tego mamy maliny i jagódki. Jogurt naturalny. No właśnie sobie takie robimy rzeczy na szybko, żeby czasu nie tracić. Dużo nie zmywać. Dużo nie zmywać, dokładnie. Tak, także przekąska, obiadek, potem trochę konkretniejszy już na wieczór. I tak sobie właśnie robimy. Oj,
Haj, takie rzeczy. Jeszcze bardziej gorąco się chyba zrobiło. No, na plaży było tak normalnie, było ciepło. Ale jeszcze właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że nie jest tak bardzo gorąco, że odpoczywamy. No bo jak jest bardzo gorąco, to no wiadomo, człowiek bardziej się jeszcze wtedy męczy. Tak, ale tutaj jak szliśmy, przez ten lasek, no to było strasznie. Już się nie mogę doczekać do tego. I na to jeszcze pójdzie miód? Nie, to już jest z miodem. A wiesz, że ja lubię. No dobra, to ci dodam trochę. No polej mi trochę. Wzięliśmy miód. Kupiliśmy u polskiego rolnika, u nas w swoim domu. Pszczeli. Miód pszczeli akacjowy. Przyjeżdża do nas polski rolnik. Możemy sobie robić fajne zakupy, kupować warzywa, ogórki, kiszone pomidory i są naprawdę rewelacyjne. Mamy troszkę Polski w domu zawsze. Dobra, sobie też trochę wziąłem. Skusiłam się. Dziś wszystko przez ciebie. Widziałem. Tak zawsze przez ciebie. Co przeze mnie? No i gotowe? Gotowe. Zjedlibyście coś takiego, nie? No to jem. Także już zjedliśmy. Jak widzicie, zmywania dużo nie ma. Szybkie zmywanie. Szybkie zmywanie. Używamy ekologicznego płynu do mycia naczyń. Także w wodzie z jednego talerza się myje drugi. Tak jest. Oszczędność nie zna granic w OnLife. I pozmywane. Właśnie to lubię w OnLife. Tak, w domu to tak się trochę czasu nie myśli na ten temat, tylko ciach, ciach, używa się tego, a tutaj skromnie, żeby jak najmniej wszystkiego zużyć. To jest super. Ale też szybko, bo przyszliśmy od razu, zjedliśmy sobie i teraz już możemy sobie jechać dalej, w inne miejsce. No, fajnie tu było, podobało mi się. Jeszcze Monika powiedziała... Wyciągnęłam sukienkę głęboko schowaną, myślałam, że jej nie będę miała okazji wyjąć, ale... Jeszcze Monika teraz powiedziała, o fajne takie jedzenie na ten upalny dzień. A ja mówię, no nie spodziewałem się, że tak powiesz w Szkocji. Dokładnie, także same miłe zaskoczenia jak do tej pory. No i tak, czajnik idzie do zlewu. Tak jest, przykrywamy. Przykrywamy. Gąbka idzie sobie, tak? Tak. Ja ogólnie do lodówki. To do lodówki. O. Granola do szuflady. Tu. Wyłączamy pompę, sprawdzamy gaz. Zabezpieczamy szuflady. Zabezpieczamy szuflady. Dobra. Pompę. Szafę. I jesteśmy gotowi. Jedziemy. W drogę. Z plaży Grunjar ruszyliśmy trasą A832 w stronę Ulapu. Jednak jak to w Szkocji bywa, jeszcze jedno miejsce zwróciło naszą uwagę. My jesteśmy przy wąwozie Korishalo. Jest to podobno jeden z najbardziej spektakularnych kanionów. Jest widok na bardzo piękny wodospad, tak, który ma wysokość około 46 metrów. No i idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw. W języku gaelickim wąwóz ten nazywany był Ugly Hollow, czyli brzydkie zagłębienie. No ale podobno nie ma to nic wspólnego z prawdą. O czym się zaraz sami przekonamy. Kanion ten został ukształtowany nie przez rzekę, jak niektórzy myślą, tylko przez ostatnią erę epoki lodowcowej. Tak, przez topniejący lodowiec. Tak, topniejący lodowiec po prostu zsuwał się na dół do okolicznej właśnie zatoki i rzeźbił powolutku ten piękny kanion. No i za nami jest podwieszany most nad kanionem. Będziemy mieli z niego widok zaraz na wodospad. A mam nadzieję, że będzie co oglądać, bo matka natura rzeźbiła ten kanion bardzo długo. Między 2,6 miliona lat temu, a 11,5 tysiąca lat temu. Także troszkę się zeszło. Zobaczymy, jak to wygląda. Zostawać więcej niż 6 osób. O. Maksymalnie. Czyli będzie na stroje, czyli więc będzie na możemy stroje, iść. Możemy iść, no.
Ohoho, o kurde! Ja ci sunę, słuchajcie, masaker jest. Naprawdę pięknie było. Ładny tu w ogóle szlak jest, nie? Piękny. Superancko. Sosne, brzozy. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie, no. No ale ta wspinaczka to nie jest to jeszcze jak byliśmy na Isle of Skye. No. Tam troszeczkę się nałaziliśmy, nie kochanie? Tak. Proszę bardzo, spotkaliśmy ekipę z Polski. Hej. Fajnie spotkać tak daleko na północnych rubieżach Szkocji grupę sympatycznych Polaków. Ojejku. Hej. My właśnie doszliśmy do takiej platformy, która tak, zaraz zobaczycie jak fajnie wychodzi nad kanion. I Monika, masz lęk wysokości, tak? Tak. Wejdziesz? Wejdę. Trzeba przełamywać swoje lęki. Dokładnie. To się trzęsie, tak? No jak widzicie, efekt jest piorunujący, bardzo jest tu wysoko. Tam na tamtym moście właśnie byliśmy nad tym wodospadem. ŁKS Łódź, Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Widać, że to były kibice w Polsce. Udajemy się teraz do Polaku. Będziemy chcieli zrobić jakieś zakupy, no i chcemy tam zjeść obiadek, bo podobno w Ulapul podają najlepszą rybkę. Tak, tak zwany fish and chips w Anglii, bardzo popularny piątkowy obiad. Tak, no w Szkocji ta rybka smakuje o wiele lepiej, trzeba to przyznać. Świeżutka. Więc jedziemy na rybkę, na obiad. Widzimy się w Ulapul. Jesteśmy w Tesco w Ulapul. Także jest to jedno z większych miast po drodze, żeby się zaopatrzyć w jakieś jedzenie na dalszą trasę. Tak, znaleźliśmy sklepy, więc robimy zakupy szybkie. Tak. Na razie rzucając okiem po cenach, ceny są podobne jak u nas w Swindon, w centrum Anglii. Także chlebek na przykład 1,70 funta, jakieś tam jagódki 2 funty. Scottish lentil, czyli szkocka zupa z soczewicy. Spoko. Także spróbujemy. Teskowej zupy. Funt 50. Tania. Funt 90. Pizza nasza ulubiona. 1,450, a 2 za 5. No to bierzemy 2 oczywiście. Mamy pomysł na następny obiad. Będzie to mięso mielone z wołowiny i będziemy mieli spaghetti. Szykują się smaczne obiadki. Zaopatrujemy się od razu już na dobrych kilka dni, bo nie wiemy jakie tam dalej będzie większe miasto. Także już weźmiemy sobie tutaj wszystko, co nam potrzebne. Teraz Monika tam jakąś wędlinkę wybiera. Jak to cenowo wygląda? Tak jak i u nas. Po dwa funty są paczka szynki. Także spoko. Kupiliśmy dwa winka. Jakieś po 6 funtów. Może jakieś białe jeszcze. Jeszcze białe, no. Wybraliśmy winko z Chile za 7 funa. A ja sobie wziąłem dwa szkockie piwa. Jedno to jest Ale Old Jock za
funt 80, a to funt 60, także nie są aż tak bardzo drogie. 5%, no ten to mocny jest. 6-7%, no ale trzeba popróbować tutejsze browarki. Centrum Ula Pool, macie tutaj duży parking darmowy, także normalnie spokojnie możecie sobie parkować. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca. No i teraz udajemy się do miasteczka, poszukamy tego słynnego fish and chips. Od razu przy parkingu macie tam Tesco, gdzie można zrobić zakupy i ruszyć w dalszą trasę. Także fajna miejscówka. Zakupy mamy zrobione, tylko teraz trzeba je upchnąć gdzieś. Takie nasze odczucia z pakowania. Wyglądało to po prostu, że się tu nie zmieścimy, ale... Tak, wszystko się zmieściło. Bez problemu. Dobry patent, jak się pizza nie mieści w lodówce, to trzeba ją wyjąć z pudełek. Dokładnie. To oddamy do Tesco z powrotem. A pizza się świetnie zmieściła. Idealnie. Idealnie, wszystko sobie leży. Idziemy szukać tego najlepszego fish and chips tutaj, tak, w Wielkiej Brytanii. Także kurczę, ja już jestem głodny, jak nie wiem. Musimy coś tu znaleźć teraz. Miejsce nazywa się Seafood Shop. Staliśmy w kolejce, ale się doczekaliśmy w końcu. Tak, Paweł, co chcesz? Ja chcę tego haddocka biorę. Haddocka z lemon i z pesto. A Monika bierze wędzoną makrelę z ziołami i z masłem. Tak. Podobno są tutaj najlepsze rybki w UK. Zaraz się przekonamy, tak słyszeliśmy. Tam kolejka za nami, po prostu masakra. Mamy zamówienie numer 12, teraz tylko trzeba czekać. Musimy czekać, dokładnie. Na chwilę zejdzie pewnie. Ale jaki ładny zapach świeżej rybki się unosi, słuchajcie, jak fajnie. Ja też jestem głodny, w ogóle muszę tą maskę ściągnąć. Bo fajnie napis jest tam napisany, żeby ściągnąć maskę, żeby nas dobrze słyszeli. No i dobrze, także czekamy teraz. Monika ma makrele z ziemniaczkami. Pyszna? Cieplutka, na ciepło, no. Pieczona. No, słuchajcie, zobaczcie, jakiego ja mam tutaj w naleśniku, takim kukurydzianym chyba. Piękny dorsz, sałatka. Ojejku, ale jest tak pyszny, że masz tak. Dobra, jemy. A ile za to wydaliśmy? 18 funtów za takie jedzenie, uważam, że dobra cena. Miasteczko, no tak reklamowane, że jest takie bardzo urokliwe, ale takie średnio. No na razie średnio, może gdzieś tam coś znajdziemy fajnego, ale na razie takie typowo nadmorskie, angielskie. W sumie szkockie teraz w tym momencie miasto, no. Teraz musimy spalić rybkę, ale była taka wyśmienita, że po prostu w przepływie łakomstwa byliśmy gotowi zamówić jeszcze je po jednej porcji. Tak, stanąć w kolejce jeszcze raz. Tak, ale kolejka była duża i stwierdziliśmy, że jednak nie, że jednak to wystarczy. Dokładnie. To mi się wydaje, że tą całą taką kwintesencją smaku był ten sos, co oni tam robią. Tak, ten sos był rewelacyjny tam w tej sałatce. Też fajnie przyprawiono, co na przykład w Anglii rzadko jest spotykane, bo przeważnie są takie bez smaku. Więc... Tak, tutaj było doprawione. No nie zapominajmy, że jesteśmy w Szkocji, nie w Anglii. No właśnie. Także może no dlatego ja tak nam tu smakuje. Tak, w Anglii tak. Polecamy. Seafood Shack. Tak, Seafood Shack. I nikt tam nie zapłacił za tą reklamę. Nikt. Polecamy tak po prostu. Wszędzie są kolejki. No dzisiaj niedziela, to też fakt. Spokojny dzień. No jest smaczne to jedzenie i w restauracjach jedzenie jest dosyć tanie, no bo nie wiem, głupia pizza w Tesco kosztuje 4,50, którą trzeba jeszcze sobie upiec. A tutaj za 8, 9, 7 funtów można takie fajne danie sobie zjeść. Tak. No ja uważam, na ciepło, jak na to świeżutkie danie 8 funtów ze świeżym dorszem, mistrzostwo świata. No. Idziemy sobie teraz na drugą stronę miasteczka zobaczyć, co tam jest, bo szukamy jakiegoś pubiku, żeby usiąść i wypić jakieś smaczne szkockie piwo. A jak nie, to najwyżej pojedziemy znowu na jakiś piw. I będziemy piwa, pili tam szkockie sobie piwo, bo sobie kupiliśmy w Tesco. Wypijemy tam to szkockie. Dokładnie. Tak. Tam już widzę jakieś stoliki w szkockim pubie, także
Chyba jednak nad brzegiem morza usiądziemy. Jakieś wydarzenie. Dlaczego? No bo wszyscy wyszli obserwować sumowanie parku. No. Coś na horyzoncie tam widzę. Nazwa pubu The Arch Inn. Chyba ale nie ma, nie ma wolnych stoliczków w pubiku. Powiemy panu, że sobie usiądziemy tutaj na tym murku. Nie, chodź, zobaczmy tam dalej, może coś jest jeszcze. No dobra, to pójdziemy tam dalej. No i słuchajcie, nie mogliśmy znaleźć żadnego pubu w Ulapu. Znaczy puby były, ale nie było wolnych stolików, więc znaleźliśmy tak sobie taki w sumie bez stolika, ale... Ale chyba nam stolik niepotrzebny w tym momencie. Także wypijemy sobie tutaj piwko. Pięknie jest. Rozkoszując się spokojem i pięknem zatoki Loch Broom, popijając zimne piwko, przez myśl przeleciało mi pytanie. Gdzie my będziemy dzisiaj spać? Naszą kolejną miejscówkę zobaczycie już w czwartek. Do zobaczenia. Dziękujemy wszystkim, którzy śledzą nasze przygody w Szkocji. Dzięki za komentarze, za polubienia. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Odwiedźcie nas również na Instagramie i na Facebooku.